Siemano, witajcie, z tej strony Wojen i dzisiaj pokażę wam sposoby, aby zabrać jedzenie do szkoły, do klasy, tak aby nauczyciel się nie zorientował. Pewnie myślicie, ej, to jest niemożliwe. W sumie sam nie wiem, czy to wyjdzie, ja te lifehacki testuję jakby co. Pierwszym lifehackiem będzie lifehack opierający się na zrobieniu jadalnego pierścionka. Mam tutaj taką bazę na pierścionek, ma ona tutaj takie puste miejsce, aby coś przykleić. I to, co my tutaj przykleimy, będzie właśnie czymś jadalnym. To jest bardziej taki tip dla dziewczyn, które noszą jakieś właśnie pierścionki. Czy jest to jakoś super ekstra fajny trik? Tak! Kto by nie chciał mieć jadalnego pierścionka, zwłaszcza, że nie mogę go zdjąć. Tak wygląda baza pierścionkowa. A tak wygląda, kiedy Wojtek nie potrafi jej zdjąć. O! I teraz weźmy sobie nasze ulubione słodycze, te, które właśnie chcemy przemycić do klasy. Ja mam akurat takie tutaj do cyckania, fajne rzeczy. Wezmę sobie taki jakiś nieco większy cukierek, widzicie? I teraz możemy sprawdzić, czy będzie tutaj pasował. O! Zobaczcie, pasuje idealnie i nawet w miarę wygląda jak pierścionek, widzicie? Ja bym się na to nabrał, na pewno. Teraz pozostało nam już tylko to przykleić, ale oczywiście nie można byle czym to przyklejać. Dlatego mamy coś takiego jak klej spożywczy, czyli tak zwany jakby jadalny klej. Mam nadzieję, że on działa, nigdy tego nie testowałem. Nanosimy na naszą bazę pierścionka ten właśnie klej. Okej, wygląda trochę jak taka, wiecie, kropelka. Przeźroczysty, mam nadzieję, że da się to jeść, oby. Bo to się inaczej źle skończy, nie no. Powinno się dać, klej spożywczy. Teraz przyklejamy nasz pierścionek, tak zwany. Nasz diament teraz przyklejamy. O! Jadalny diament, coś pięknego. Teraz możemy spokojnie chwilę poczekać, aż oczywiście klej zacznie działać. Póki co się to nie dzieje, ale spoko. Okej, chyba zadziałało. Zobaczcie, tak prezentuje się nasz pierścionek jadalny. O, tutaj kapnęło trochę kleju. Okej, klej jest taki chyba bezsmakowy. I teraz możemy założyć nasz pierścionek. Zobaczcie, jak to wygląda. Patrzcie. Chciałybyście dziewczyny się w czymś takim pokazać w szkole? No wiem, że byście chciały, nie? I kiedy wiecie, babeczka na lekcji nic nie podejrzewa, nagle wy, i spokojnie, możecie sobie tak przekąsić. Fajne, co nie? Nie no, tak szczerze, myślę, że niektórzy nauczycieli mogliby się nie zorientować. No bo jednak kto zwraca uwagę na pierścionki, a dokładniej co na nich macie? Pierścionek to pierścionek. Więc ten lifehack, prank mógłby po części wyjść. W kolejnym lifehacku potrzebujemy gumkę do mazania i będzie ona naszym sejfem na słodycze. A mianowicie na takie cukierki, które rozpływają się w ustach, są odpowiednio małe, aby się tutaj zmieścić. Naszą gumkę przecinamy w dwóch miejscach. Najpierw tutaj, na początku, a następnie z drugiej strony. Mniej więcej taką samą długość ucinamy. I w tym momencie reszta gumki nam będzie niepotrzebna, także wyciągamy ją ze środka, ponieważ właśnie to potrzebujemy. Środek gumki. Z jednej strony wkładamy część, którą wycięliśmy, tak mniej więcej, aby to wyglądało, jakby tutaj była reszta gumki. I teraz wsypujemy do naszego opakowania naszą przekąskę. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Najlepiej, aby było to coś, co może rozpływać się w ustach, ale najlepiej, jakby to nie była czekolada, bo nie fajnie by było, jakby się tam rozpłynęła. Wtedy mielibyście czekoladową gumkę, więc nie polecam. W tym momencie możemy zamknąć naszą gumkę z drugiej strony. Cyk, proszę bardzo. W ten sposób macie idealną gumkę, która niczym na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się spośród innych gumek, a jednak ma coś w środku, a mianowicie otwieracie sobie tak, cyk, cyk, tutaj troszeczkę. Facetka nie widzi, więc schowacie z powrotem. I bum! Misja udana, nikt nie zauważył. Jejku, jakbym ja chciał znać te lifehacki, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły. Naprawdę bym z nich korzystał. Kto by nie chciał czegoś takiego? Idealny sposób, aby zjeść sobie przekąskę w trakcie lekcji. Ale to jeszcze nie koniec naszych pranków na nauczycieli. Teraz zrobimy schowek na jedzenie w takim zeszycie. Zeszyt jest dosyć gruby, więc o to właśnie chodzi. Ja mam akurat z taką sprężynką, wy w sumie nie musicie takiego mieć. Chodzi głównie o to, aby właśnie był gruby. Ja będę chciał w środku przechowywać ser. Dobrze słyszeliście, ser, ale wy możecie cokolwiek innego. W tym momencie niestety musimy ten zeszyt zniszczyć, także będzie to zeszyt typowo na straty. Możecie kupić na przykład jakiś mniejszy zeszyt i po prostu wyciąć mniejsze miejsce w środku, żeby chować tam mniejsze rzeczy, żeby był, wiadomo, mniej podejrzany. Ja zademonstruję ten lifehack na przykładzie tego zeszytu. Na początku odmierzę sobie, jak duży jest nasz plasterek, aby go tutaj spokojnie zmieścić. Okej, coś takiego. Teraz możemy przejść do wycinania środka naszego zeszytu. I teraz w ten sposób możecie przerzucać dalej kartki, wyciągając te środkowe. Muszę to robić tak długo, dopóki uda mi się w końcu zmieścić tam mój wymarzony ser. Takie poświęcenie dla zjedzenia kilku plasterków sera. Niesamowite. Ok,
Okej, słuchajcie, trochę to trwało, nie było to takie łatwe, dlatego najlepiej, jak już będziecie chcieli coś takiego zrobić, poprosić o pomoc kogoś dorosłego, bo jeszcze coś złego może się stać. I zobaczcie, tak prezentuje się nasza skrytka. Możemy teraz spokojnie schować tutaj nasze plasterki sera. O, proszę. Cyk, jeszcze tutaj się zmieści kolejny plasterek. Okej, i to wszystko. Zamykamy nasz zeszycik i proszę, nie ma nic, żadnego śladu. Nikogo tutaj nie było. Ten zeszyt, no przecież halo. Proszę pani nauczycielko, jest tutaj napisane matma, zeszyt od matematyki. Tylko nie pokazujcie pani nauczycielce, co znajduje się w środku. Kiedy siedzicie sobie na lekcji, nudzicie się, możecie sobie otworzyć owy zeszycik na stronie serowej, wyciągnąć sobie jeden kawałek i kiedy nikt nie podgląda, sobie zjeść. Oczywiście nie musi to być ser, może to być cokolwiek innego. Ja po prostu dałem ser, bo lubię ser. Jeśli wy wolicie cukierki, to równie dobrze możecie tutaj wrzucić cukierki, tak samo będzie działało. Więc żadnych problemów nie ma. Wszystko składa się już tylko do waszej wyobraźni. Naprawdę dobry ser. A co ty tam, Wojtek, chowasz? O kurde, facetka idzie. Kolejna przekąska będzie miała dwa zastosowania. Jedno to po prostu zjedzenie, a drugie to odmierzanie długości. Tak, dobrze słyszeliście. Zrobimy jadalną linijkę. W tym celu potrzebujemy podłużne chipsy. Ja tutaj właśnie takie mam. Możemy sobie już jeden wyciągnąć, tylko oczywiście uważamy, żeby go nie złamać, bo będzie źle. Okej, działa. Teraz bierzemy prawdziwą linijkę, przykładamy ją tutaj, aby bez problemu przepisać odległości. A przepisywać będziemy jadalnym pisakiem. Tak, mam nawet jadalny pisak. Jadalny klej, jadalny pisak. Co jeszcze mam jadalnego? Oglądajcie do końca i subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Kliknijcie w ten czerwony przycisk subskrybuj, a następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, aby nie przegapić żadnych takich kolejnych lifehacków i innych ciekawych rzeczy. Dobra, i teraz zabieramy się do przerysowywania długości. Tutaj mamy 1 cm, tutaj mamy tak, połowę centymetra, okej. Okej. Coś takiego i teraz napiszemy liczby. Okej, jak widzicie, nasza linijka jest już gotowa. Może nie wygląda jakoś super perfekcyjnie, ale słuchajcie, tu chodzi o dobrą zabawę. Sami zobaczcie, z linijki nagle mamy chrupkę elo. I możemy sobie teraz taką linijkę bez problemu zjeść. Wow, teraz wiem wszystko, jaką ma długość. Chyba zjadłem linijkę. Taki tam luźny lifehack. Teraz zrobimy ostrą rzecz, a mianowicie przerobimy ten zwykły nożyk na nożyk jadalny. Na samym początku muszę wyciągnąć to, co się znajduje w środku, czyli ostrze. Proszę bardzo, wyciągnęliśmy. Teraz dokładnie je tak wyciągamy. O proszę, tego nie potrzebujemy. Zostajemy z czymś takim. Pewnie zastanawiacie się, hej, co mi zastąpi ostrze? A mianowicie coś takiego. Czyli takie, wiecie, podłużne cukierki. Myślę, że każdy je zna, każdy je próbował. Każdy wie, że są dobre. Więc bierzemy taki cukierek. Teraz z powrotem przyda nam się nasze ostrze, aby dokładnie odmierzyć mniej więcej chociaż jego długość. Coś takiego. Teraz niestety muszę tym samym ostrzem to wyciąć. Mogłem go w sumie nie wyciągać. Okej, okay. Ucinamy niepotrzebną część, przez którą jest nasz cukierek za szeroki. Cyk, okej. Okay. Niepotrzebną część można sobie spokojnie zjeść. Dobra, teraz wycinamy sobie to coś w kształt ostrza. Wygląda to mniej więcej tak. Widzicie? Bardzo łatwe. I teraz wycięliśmy nasz ostatni szczegół, czyli takie kółeczko, które jest tutaj. Tylko oczywiście zrobiliśmy to tu. I wygląda to w ten sposób. Teraz możemy nasz nożyk spokojnie składać. Okej, i teraz najważniejsze. Wkładamy go o tutaj. Proszę, czy wszystko ładnie wejść. O, okej. I w ten sposób mamy nasz kolorowy nożyk. Zobaczcie, prezentuje się w ten sposób. No myślę, że nawet całkiem wyszedł. I teraz najważniejsza część. Czy da się go wysunąć? Dobra, sprawdzamy. Okej. Idzie tak powoli. O, jest problem. O nie. Chyba się to nie uda chociaż. No dawaj. Aj nie. Nie uda się tego wysunąć. Zobaczcie, jakie fale się robią. No jest to po prostu niemożliwe, ponieważ z przodu tutaj jest niestety za bardzo ciasne. Czyli mimo, że lifehack jest naprawdę pomysłowy, nie udało się. Zawiodła końcówka naszego scyzoryka. Po prostu jest tutaj za cienko. Zobaczcie, nie może tutaj się przedrzeć nasze słodkie coś. Cukierek. Więc niestety pozostało nam już to tylko wyciągnąć. I może gdyby facetka nie zauważyła, to zjeść tak normalnie. No i niestety w tym momencie mamy z powrotem nasz normalny, nudny scyzoryk. Myślałem, że sobie zjem coś na lekcji. Ale nasze żelki mają również inne zastosowanie. Ja wykorzystam to na podstawie naszego zeszytu, którego zrobiliśmy. Tutaj właśnie nasz sejfowy zeszyt. Lifehack polega po prostu na tym, że nasze kwaśne żelki mogą spokojnie posłużyć jako podkładka do na przykład jakiejś książki.
książki. Jak mówiłem, mam tutaj zeszyt, bo naprawdę nie chcę zapomnieć, na której stronie zostawiłem najważniejsze informacje. Jedzeniowe informacje. W ten sposób taka podkładka, no w sumie nie rzuca się za bardzo w oczy. Normalna podkładka, widzicie? Z daleka naprawdę nie ma nawet co podejrzewać, że jest to coś do jedzenia. Zwyczajna podkładka. Natomiast kiedy już otworzymy na tej stronie, możemy sobie już tą naszą podkładkę zjeść lub zrobić coś takiego. Nawet bez otwierania zeszytu możemy szybko sobie to wciąć i nikt nic nie zauważył. A nasza zakładka wygląda praktycznie tak samo. Tylko pamiętajcie oczywiście równo ugryźć. Ja jak mówiłem, zostawiłem sobie na mojej ulubionej stronie z moją ulubioną rzeczą, czyli serem. Więc w sumie mam podwójnie dobre rzeczy. Kolejny lifehack będzie bardzo prosty. Po prostu potrzebujemy paluszek oraz długopis. Teraz pokażę wam, jak przemycić paluszek w długopisie. Wystarczy, że oczywiście długopis odkręcimy, wyciągniemy jego zawartość i teraz już tylko pozostało włożyć paluszek do naszego długopisu. Proszę bardzo, cyk, 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 cyk. O, teraz ładnie urwać w dobrym miejscu i możemy z powrotem zakręcić. Jak gdyby nigdy nic, mamy długopis, w którym znajduje się przekąska. Kiedy tylko chcemy, możemy owy długopis odkręcić i uwaga, uwaga, bum! Mamy paluszek. I coś jeszcze, to nie było zaplanowane. Myślę, że całkiem fajny sposób na schowanie twoich ulubionych słodyczy. Niby mało się w środku mieści, ale paluszek zawsze spoko. O kurde, chcę więcej. Natomiast jeżeli chcemy przenieść do klasy więcej paluszków, będziemy potrzebowali klej. Ale klej bez zawartości środka. Więc cały klej sobie tak otwieramy na maksa. Dosłownie wszystko musimy usunąć. Przykro mi, kleju, jesteś taki piękny, ale musisz zniknąć. I teraz, kiedy wyciągnęliśmy środek, musimy zabrać się za dokładne wyczyszczenie środka, ponieważ był tam klej, a wiadomo, kleju się nie je. Dlatego musimy to dokładnie wyczyścić. Najlepiej patyczkiem, najlepiej jeszcze jakimś mokrym, z jakimś płynem, żeby dokładnie to naprawdę wytrzeć, żeby nic tutaj nie zostało tego kleju. Kompletnie. To jest najważniejsza część. I kiedy już wyczyścimy wnętrze naszego opakowania, możemy tam spokojnie wpakować więcej paluszków. Cyk, proszę bardzo. Pierwsza porcja. Cyk, proszę bardzo. Druga porcja. No zobaczcie, jest ich tutaj naprawdę dużo. Mógłbym dać nawet jeszcze więcej. I możemy spokojnie nasz klej zamknąć. Cyk, nie ma nic podejrzanego. I nagle cyk, mamy paluszki. Nie uważacie, że sprytne? No ja myślę, że nawet jak zobaczy wasz nauczyciel to, co zrobiliście, uzna was za mega kreatywnych i może nawet pozwoli zjeść normalnie. Oczywiście nie musicie tam wkładać samych paluszków, na przykład takie cukierki. Poza tym jest to również jakieś dobre miejsce na przedmioty do cyckania. Proszę bardzo. Możecie teraz sobie to spokojnie wyciągnąć. Jak widzieliście, było naprawdę pełno ciekawych sposobów, aby zabrać jedzenie do szkoły. Jeśli wam się spodobało, klikajcie subskrypcję. To właśnie subskrypcja, aby was nic więcej nie ominęło. Ja już się z wami żegnam. Dzięki mega za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Puu!